Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, lieber Marek, ich danke Ihnen ganz herzlich für den Empfang hier in Wrocław. Wir sind sehr, sehr gerne heute zu Ihnen gekommen. Szanowni Państwo, Panie Marku, dziękujemy Państwu bardzo serdecznie za powitanie tutaj we Wrocławiu i bardzo chętnie tutaj przyjechaliśmy. Wrocław ist die Kulturhauptstadt Europas in diesem Jahr und die Kulturhauptstädte werden immer ausgewählt, damit man besonders attraktive Städte, die eine lebendige Kultur haben, auswählt, damit das Schlaglicht auf diese Städte fällt. Und Wrocław ist eine ausgezeichnete Stadt ausgewählt worden. Miasto Kultury wybieramy zawsze bardzo wyjątkowe miasta. Zostało wybrane w tym roku jako Miasto Kultury. Zostało wybrane ze względu na to, że jest szczególnie atrakcyjny, szczególnie bardzo żywym miastem. Bardzo cieszymy się, że też bardzo rozpoczyna. In Europa stehen wir für gemeinsame Werte, für Freiheit, für Demokratie, für Kultur und die deutsch-polnische Nachbarschaft soll hochleben an dieser Stelle und diese Freundschaft dokumentiert man am besten durch gegenseitige Besuche und deswegen freuen wir uns heute, dass wir hier sein dürfen. Europa to wspólnota, którą łączą wspólne wartości, która reprezentuje wolność, demokrację, wspólną kulturę. Dlatego bardzo cieszymy się z tego, że możemy świętować naszą historię wspólnego stosunków sąsiedzkich. No i oczywiście na udokumentowanie tych dobrych wzajemnych stosunków dobrze byłoby, żeby się wzajemnie odwiedzać. Und seit Anfang des Jahres existiert der Kulturzug zwischen Berlin und Breslau und viele Berlinerinnen und Berliner haben die Gelegenheit genutzt, mit diesem Kulturzug Breslau und Wrocław zu besuchen und sind ganz begeistert zurückgekommen. Deshalb ist der Kulturzug jetzt immer überfüllt. Od początku roku kultury między Berlinem i Wrocławiem funkcjonuje pociąg, z którego korzysta bardzo dużo Berlińczyków. Bardzo wielu Berlińczyków przyjechało tutaj, zobaczyło Wrocław, było bardzo zadowolonych z tej wizyty i też bardzo zadowolonych z tej wizyty. Und das ist ein gutes Zeichen dafür, dass wir auch wieder eine gemeinsame offizielle Zugverbindung zwischen Berlin und Wrocław aufbauen sollten. Dafür setzen wir uns gemeinsam ein, weil es wichtig ist für die deutsch-polnische Freundschaft, für die Nachbarschaft, sich auch gegenseitig ganz schnell besuchen zu können und dann wieder Normalität der Zugverbindung einkehren zu lassen. Und wir freuen uns, dass wir gemeinsam für dieses Ziel eintreten. Dlatego właśnie cieszymy się bardzo, że symbolem tego nowego, tej współpracy jest pociąg, który będzie jeździł między Wrocławiem i Berlinem. Jest to pociąg, który symbolizuje przyjaźń, dobrą wymianę pomiędzy naszymi regionami i mam nadzieję, że możliwość wspólnego odwiedzania się doprowadzi również do normalizacji stosunków i polepszenia. Ja, und abschließend will ich sagen, Wrocław und Berlin haben ähnliche Themen. Beides sind wachsende Städte. Wir müssen uns darüber unterhalten, wie wir Wohnungsbau organisieren, sozialen, bezahlbaren Wohnungsbau organisieren, wie wir unsere Städte mit öffentlichem Nahverkehr anbinden. Berlin hat dort eine Straßenbahninitiative gestartet. Über all diese Themen wollen wir uns gemeinsam hier austauschen und wir freuen uns sehr über Ihre Gastfreundschaft. Schön, dass wir hier sein dürfen. Wrocław i Berlin mają bardzo wiele wspólnych rzeczy, m.in. wspólny rozwój miasta, również wspólne inicjatywy budownictwa mieszkaniowego, budownictwa społecznego, socjalnego, również rozwój komunikacji miejskiej. W Berlinie na przykład jest inicjatywa rozwoju komunikacji tramwajowej. Mam nadzieję, że będziemy mogli tutaj o tym rozmawiać. W imieniu Dolnośląskiej Lewicy witam serdecznie miasta i wszystkich gości, którzy przyjechali do nas z Berlina i Brandenburgii. Faktycznie dzisiaj mamy trzy ważne tematy do omówienia. Pierwszy to jest odbudowa linii, a później otwarcie połączenia Berlin-Wrocław okolo. Mamy nadzieję, że do Krakowa. Chcielibyśmy poważnie porozmawiać o szerszym programie budowy mieszkań komunalnych w wielkich miastach. Na wzór Wiednia, gdzie powstało takie wielkie osiedle komunalne z własną elektrownią, dzieje się tam taniej i chcielibyśmy, żeby ludzie w Polsce również mieli dostęp do takich mieszkań.
chcielibyśmy porozmawiać poważnie o budowie, rozbudowie powierzchniowej komunikacji publicznej, głównie tramwajowej i kolejowej podmiejskiej, po to, żeby usprawnić życie szeregowym ludzi w dostępie do pracy, do nauki. Mam nadzieję, że wspólnie razem te inicjatywy oddolnej i Berlina, i Brandenburgii, Dolnego Śląska, Opolszczyzny, Zachodniopomorskiego, Lubuskiego doprowadzimy do tego, że te środki unijne trafią na te cele i będziemy mogli te programy realizować wspólnie dla dobra szeregowych, zwykłych ludzi. Tą tablicę traktujemy jako symbol, bardzo konkretne wyzwanie, żeby jeszcze w tej kadencji sejmiku doprowadzić na co mam zgodę przewodniczącego, marszałka i wicemarszałka zajmującego się transportem, żeby takie oświadczenie złożyć, że Dolny Śląsk będzie zabiegał administracyjnie o wznowienie linii, przebudowę linii Berlin-Wrocław i dalej. I takie zamierzenie nasze województwo podejmuje jako ważne wyzwanie dla skomunikowania nas z Berlinem, z Brandenburgią, ale przede wszystkim dla celów turystycznych i gospodarczych. I jestem przekonany, że finalizujemy to zamierzenie. My współpracujemy w ramach programu OBRA z Senatem Berlinu, Berlina jako Dolny Śląsk, nie tylko jako Zachodni Śląsk. I dwukrotnie rozmawialiśmy na ten temat, żeby taką linię otworzyć. Te nasze prośby zostały w tej chwili się finalizują. I jesteśmy gotowi na roboty jako województwo przystąpić do omawiania tych kwestii. Oczywiście ważne są dwie sprawy. Odbudowa linii Zielona Góra-Wrocław, jest to w programie rządowym, jeżeli chodzi o wykonanie tego. A i nasi przyjaciele po stronie niemieckiej również modyfikują linię, ale to się już dzieje, a my chcemy, żeby regionalnie jeszcze to wzmocnić. To są szczegóły, które nie mam się uprawnienia, żeby mówić, ale oczywiście, jeżeli ta kabina została otwarta, to wierzę, że byłaby na tyle atrakcyjna, że udogodnienie jakieś inne udogodnienia moglibyśmy dać.